Brodnicka o mistrzostwo świata. Super rybiórkowa. Tytuł narożnik broni Brodnicka, proszę popatrzeć, o 4 lata młodsza od rywalki, o 7 cm wyższa, niepokonana do tej pory, 17-0, no i jej rywalka Edith Matthysse, bo tak się powinno je wymawiać, ma holenderskie pochodzenie, 16 wygranych, 10 porażek, 1 remis w czarnej spódniczce. Jest Brodnicka w czerwonej z Matthysse, była mistrzyni świata w piórkowej WBC i WBA. No i teraz trafia, ale by mi się powiem, Matthysse. Przyciska do Linewa tutaj ewidentnie rywalkę, nie dając jej za bardzo miejsca do tego, aby zadawała ciosy. I od razu widzimy, klinczuje w momencie pół dystansu. A walka nie jest zbyt piękna, dużo klinczów i tak chyba będzie do końca. Nie trzymaj! Zmaga się doping dla polskiej pięściarki. Myślę, że dobra taktyka w sumie Ewy na zniwelowanie, można powiedzieć, boksu rywalki. W sensie w momencie zagrożenia clinch i przepychanie ją do lin. A nie ma tutaj płynności walki, jest cios, dwa i clinch. Tak, no. Taka taktyka chyba na ten pojedynek. No przecież możliwości jest sporo tutaj. No teraz no wreszcie dobra kombinacja. Ale no, ten klincz jest tutaj niepotrzebny. Praktycznie nie ma zagrożenia żadnego ze strony Matthysse. Bez ciosów padła Ewa. Próba lewego prosta, ale wyprzedziła Matthysse prawym sierpowym. O, teraz mocne lewe sierpowe. Jej wykonanie, no, ale trzyma cały czas Ewa. Tutaj klinczuje. Uniemożliwiając jakikolwiek atak. No teraz taki prawy na prawy, na prawy, można powiedzieć, tak? No i koniec tego starcia. Teraz trafiła w końcu lewym sierpowym mocnym Brodnicka. Ale nie powstrzymała Matthysse. I pracuje na korpus Matthysse. Widzimy, jest aktywna tutaj. No, Matthysse, Argentynka, ale od strony dziadka to jest i ojca pochodzenie holenderskie, a z strony matki niemieckie, także tutaj te więzy krwi są pomieszane. Sporo pracy ma nasza Jankowa, jak widzimy momentami. Teraz dała się złapać lewym sierpowym, Ewa nie zdążyła zablokować tego ciosu. Kolejna runda tego pojedynku za nami. Dopiero pierwszy. Teraz widzisz, że jest też zmęczona. Znów mocny lewy sierpowy Brodnickiej. No, po raz kolejny strzeliła mocno lewym sierpowym. Ten lewy prosty nie ma dużo mocy, jest taki pykany, ale te lewe sierpowe były naprawdę mocne. Bez ciosu widzimy, dochodzi do klinczu, no to na pewno nie jest dobre dla widowiska. A kosztuje sporo sił, aby przytrzymać, przepchać. W
brzydka walka. Trzymaj. Więcej klinczów i takich łagodnych zapasów niż boksu. No teraz dobre prawy, lewy sierpowy, ale ponowić to. Jak to wchodzi, to dlaczego nie korzystać z tego? Dobry unik Brodnickiej. No i znów klincz. No i lewy prawy, no. Lewy prawy ładnie wszedł. Natomiast... No próba teraz prawego, to ewidentnie chodzi na tą prawą rękę Ewie. Nie ma Matthysse, teraz dobra kombinacja lewy prawy, no ale... Clinch. No i w tym clinchu aktywna Matthysse. Spadaj na nią, nie pchaj. Nie trzymaj, no teraz na zakończenie dobra seria ciosów Brodnickiej. No i za chwilę ostatnie starcie. Ostatnią rundą tego pojedynku. Czwarta obrona tytułu wykonanie Piątkowskiej i zdecydowanie najtrudniejsza ze wszystkich dotychczasowych. Agresywnie zaczyna od razu od pierwszego starcia Matthysse, czy od pierwszej sekundy. No o, teraz dwa ciosy ładnie wsadziła jej Ewa i prawy również. Cały czas do przodu Matthysse, to jest jej taktyka. Teraz ładnie dwoma prostymi powstrzymała rywalkę, czyli Brodnicka. No i tutaj widzimy w kombinacji schodzimy z linii ciosów. Po co klincz, tak? Oj. Półmetek ostatniej rundy. Stara się jak może, widzimy Matthysse na to, aby docisnąć, można powiedzieć, Ewę w tym boksie, ale póki co skrzętnie utrzymuje dystans Brodnicka, aczkolwiek no tak jak możemy mieć żal do tego, że tak często doprowadza do klinczu. No i ostatnie sekundy walki. Zmęczona jest już chyba Brodnicka. Bardzo. W geście triumfu. Edith Matthysse podnosi ręce do góry, zawodowej mistrzyni świata Federacji WBA. No nie, padły sobie w ramiona po zakończeniu walki, co jest zwyczajem. 96, 95, Matthysse. Sędzia Martinez. 96. 94 Brodnicka. Sędzia Montella. 97 93 Ewa Cleo Jednogłośnie stosunkiem głosów 2-1 wygrywa Ewa Brodnicka. 96-95 dla Matthysse, 96-94 dla Brodnickiej, 97-93 dla Brodnickiej, a więc czwarta obrona tytułu w wykonaniu Brodnickiej. Niech może się pogodzić z tym werdyktem Matthysse. Pokazuje, że
to ona wygrała. Na pewno będą jakieś kontrowersje. Panie Andrzeju, to dla mnie też wygrała Matthysse. No ale spokojnie. Brodnicka!